Halo, halo, dzień dobry, witam was w Gimper vs Ringzone. Tak jest! Bang! Spokojny, lecz już mnie to wkurwia. Dziś furia mną włada, zawistna liturgia. Nie czekam do jutra, skończę dziś z wami. Jestem jak trotyl, heksogen, dynamit. Gardzę nordyzmem. A to tylko taka próbeczka jednego z kawałeczków, które będziecie mogli znaleźć oczywiście na mojej płycie. Na mojej płycie zatytułowanej Niepowstrzymany. Premiera, przypominam, 12 sierpnia, czyli już za... Matematyka wyższa, już za tydzień, już za 7 dni. Halo, halo, dzień dobry, witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gimper vs Ringzone. Ty kurwo niebieska, kimkolwiek jesteś, nie podoba mi się, jak mnie traktujesz. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gimper vs Ringzone. Kawałeczek, fragment kawałeczka, który słyszeliście przed chwilą, to kawałek wkurwia mnie oczywiście z płytki Niepowstrzymany, już 12 sierpnia. Jeżeli jeszcze nie zamówiłeś, to napraw ten błąd bardzo, bardzo szybko. W opisie masz linka, żeby zamówić sobie preorderka. Zrób to teraz, nie czekaj. Mam wygaszacz, mam komputer, wygaszacz ekranu. Chcesz mieć płytę za darmo? Pierdol się, 35 zł. Płyty z jeżem, przemocą, internetem. Długo by wymieniać, wymieniłem wszystkie. Mniej niż 5 sekund. Teraz nowe koszulki, zawaliłem kolosa, ahaha, kurwa no, do pizdy jeża. No żeż... No nie! Średni bankomacie, no. Wygraliśmy, więc tak to sobie wygląda, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Również jeżeli... O Jezus, 800 hajsu, 200 ambo. Do złotówki, 15 do dyszki, cudo. Również nawet jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani do kupna, bo czekacie, aż będą dostępne wszyściutkie, słuchajcie, kawałki do przesłuchania na YouTubie w oficjalnym odsłuchu, co oczywiście będzie, to zapraszam was bardzo serdecznie na spotkania autorskie, które się poodbywają w Empikach. 12 sierpnia Warszawa, Empik Junior, i później jest Poznań, Wrocław, Katowice. 16 Poznań, 17 Wrocław, 18 Katowice, 21 Kraków. Dokładne daty i godziny w opisie. Co to jest? Księżniczka Jasieńka! Księżniczka Jasieńka! Mój książę, przybyłby mnie uratować. Klucz do tej celi jest w łapach złego smoka. Zejdź do piwnicy i stoczy z nim epicką walkę. W zamian dostaniesz wspaniałą nagrodę. Oczywiście, że idziemy księżniczkę Jasieńkę uratować. Cudownie! Za genialna gra. Dobra, gdzie jest ten smog? Na ten pindę sobie zaraz złotówę weźmiemy. Dobra, głupi pies sam wlazł mi pod ryj. No i co tam kurwo? Co tam kurwa? Dobra, gdzie jest ten smog? Otóż maciowy. Tu będzie smog, tak? O, nie mam już amunicji do 5 złotówki. Drzwi do jamy smoka otworzą się, gdy pokonasz wszystkich przeciwników na tym poziomie, to już. Ale muza. Co to jest? Łukasz, siemka. Kurwa, ale to jest skizowe, nie? Ty pewnie szukasz smoka, to ja jestem smok. Łukasz smok. Mieliśmy zdobyć epicki pojedynek, ale oni za mało mi płacą za to. Po prostu weź ten klucz i powiedz, że walczyliśmy, to uszczęśliwi księżniczkę. A ja wracam do domu, to nie jest robota dla mnie. Cudowne. What the hell, kim jest do kurwy Łukasz Smok? Ale ja się tak bałem, że mi jakiś screamer wyjebie na ryj, nie? Czy coś takiego. Taka atmosfera, cudowne. Kruk, jesteś geniuszem, nie? Idziemy Jasieńkę uwolnić. Jasieńko. Księżniczka Jasieńka, mój książę, udało ci się pokonać smoka. Dziękuję, teraz masz dwie nagrody do wyboru. Mam nadzieję, że wybierzesz dobrze. Ręka księżniczki. 1000 hajs, oczywiście, że ręka księżniczki.
Ja, jak słodko. Czy ty, księżniczko Jasienko Dąbrowska, bierzesz oto tego tutaj gimpera za męża? Oczywiście. Czy ty, gimperze, gimpsonie, gimperowski, bierzesz te oto tutaj księżniczkę za żonę? Tak, oczywiście. Skoro gracz tego chce. A więc ogłaszam was mężem i żoną. Możesz teraz pocałować pannę młodą. O! Co? Co dalej? Ruchanie! Halo. Czy oni wejdą w siebie? To, nie, to byłoby zbyt przewidywalne. Hello. O nie, Mandzio skomentował. Pięknie. Cudo. Wolałem wybrać zdecydowanie księżniczkę Jasieńkę niż 1000 hajsów. Co za geniusz. Ja nie będę wiedział, jak odcinek nazwać. Jeżeli w tym odcinku dojdziemy do walki z Izakiem, to nie będę wiedział, co jest lepsze po prostu. No jaki geniusz. Kruku, mój mistrzu, królu. Kocham cię. Żono moja! Cześć, kochanie! O, najlepiej! Cudownie! Słodki flirt cię przypomina. Ale jaka genialna scena ślubu! Jezus! To jest tak cudowna gra! Jaka to jest dobra gra! Jaka to jest genialna gra! Kurwa, najlepsza, no! No i nikt mi nie powie, że jest inaczej. To jest najlepsza gra ever! Musiałowicz też był świetny, oczywiście, i jego Gimper Simulator. Miałem na nim największe wyświetlenia na kanale od lat. Najlepszy poznański rap od lat. Ale... głupi kundel, ja się niby boję. Ale to jest... ła! Cudo, pięknie. No, kurwo. Ale to jest coś niesamowitego. To jest przygoda, to jest poezja. To jest taniec, jak Kłaz mawiał, dum jest tańcem. To jest jeszcze większym, lepszym tańcem. To jest czymś pięknym. YouTube wydaje się śliczny, lecz to tylko pogłoski. Jedyne co jest śliczne, to Jay Dąbrowski. I ta gra też jest śliczna. Chodź o głupi kundlu, dobra, pysk. Pysk, kurwo, pysk! Pysk! Dobrze! Apteczkę sobie zużyjemy. Do bankomatu się na razie nie mogę dostać. O kurde, co ja mam tu zrobić? Bardzo, bardzo dziwne to. W jaki sposób tutaj gra chce, abym przeszedł, bo jest to bliskie niemożliwemu, żeby tam podskoczyć prawidłowo. Aha, można w ten sposób się wybić, omijając tamtą kratkę. No dobra, tylko że to będzie dosyć skomplikowane, obawiam się. Martwię się, że może mi zająć trochę czasu. No ale dobrze, spróbujmy. No w pizdu twoja mać była. O kurwa, no to 58 lat później. Kurwa. O! Dobrze! To tylko nie zjebać tego. Dobrze! No nie, ty pizdo! Kurwa, szmato! O, żeż chuj! Nie podlinkuję cię w opisie, hehe. Dobrze, okej. Okay. Bardzo ładnie, serduszka sobie łapiemy, no i cudo, idziemy po Izaka, no. A! Trzeba tego szmaciarza złapać. No i dobrze, możemy przejść dalej. Cudo. Za chwileczkę miejmy nadzieję, że... O nie! Pierdolta się! No nie, coś wam się ujebało, ale dobrze, możemy tu wejść przynajmniej. Okej, okay, ciekawe. Ała! Ała! Prawie sobie umarłem. Idź w lewo! No Jezus, ale gówno. Nie mogę tu zaskoczyć, prawda? Dobra, poczekam, aż mi się tarcza odnowi. Do widzenia, psiaku. Trzeba się tutaj trochę pobawić tym, ale...
Ale myślę, że damy radę. One mi nie zabierają zwykłego Helda, to dosyć cenne. Cudo. Cudo udo. Pięknie. Tam nie mogę w żaden sposób skoczyć, teraz powinienem je zabić. Chyba tak. Tak, teraz mogę to zrobić. No nie, kurwo. Proszę mnie zostawić. O kurde bele. Nie pierdź, debilu. No ale dobra, okej, przynajmniej to robimy. Do niewidzenia. Proszę nie pierdzieć, Gibsoniku. O, brawo, Tomek. Jesteś mistrzem tej gry. Trzeba poczekać na tarczę teraz, no bo jestem w tragicznej sytuacji, przyznaję. Ale poczekamy sobie spokojnie. A, już mi się skończyły skoki, no ale dobrze. Teraz je zbierzemy. Dobrze. Dobrze. Te pindę sobie zabijemy. Dwójczyna jest świetną bronią. Mamy takie sytuacje, no i mamy opis. Pieseł, bardzo niebezpieczny pies obronny, zaniepokojony zacznie biegać wokół swojej ofiary. Elf, mały i wredny elf łucznik. Kupiony przez zakadlarz panu starożytny zamek. Czarodziejka, niebieskoskóra czarodziejka, potrafi miotać magiczne kule. Nie jestem pewien skąd ona jest. Jak mam się tu dostać? A, pierdę pewnie. Dobra, was tu pozabijamy w ten sposób, a to mało wykonalne, widzę. Nie, tak możemy to zrobić. Tak trzeba, bo inaczej mogę zginąć bardzo łatwo. No i na spokojnie sobie to zrobimy. Absolutnie bez pośpiechu, pośpiech tutaj to zły doradca. No, odkuta siaro. Dobrze, okej. No i do tamtego psiaka trzeba złotówą. Dobrze. Okej, możemy przejść dalej, tylko do tego celu potrzebujemy oczywiście pierdu. Ej, ale księżniczka Jasieńka jest wygraną życia. Ja się cieszę najbardziej na świecie, nie? No i okej, jesteśmy tuż przed walką z Izakiem. Cofniemy się do bazy. Dodamy sobie level, 2 punkty nauki. Możemy 2 nowe moduły odblokować albo Helta. No dodamy sobie Helta. Razy 2 na 80. Nie. Idziemy do kantoru. 5 złotówek jak najbardziej. Jedno złotówki już mam. Pójdziemy sobie. Sfer nie ruszam na razie. Sfery mi nie przeszkadzają. Idziemy do pustkowic. Dalej nie wiem, gdzie jest Kamrus. Nie? On powiedział, że idzie tu do kuchni, a nie ma go. 3 tatary. Aha, się zastanawiałem, czemu nie mam dumna sala. A nie miałem amunicji, bo to były pustkowice, tak? Dumna sala. Ty, Izaku. O kurde bele. Ała. No, wypizdy, kurwy. Umrzyj. Ona ma dobrą synergię z tymi łucznikersami. Dobrze? Dobra, i przedostajemy się. Piękne animacje. Idziemy walczyć z Izakiem. Let's go! Izak, dobrze, że jesteś. Mam do ciebie kilka pytań. Ty, jak tu się dostałeś? Straże! Nic z tego, pokonałem twoich ochroniarzy, a teraz gadasz ze mną. Osoby gorsze, takie jak ty, nie mają prawa tu przebywać. Wynoś się natychmiast! Widzę, że nie odbędzie się bez walki. Walka? Haha! Pamiętaj, z kim rozmawiasz, ja jestem Izak i zawsze wygrywam. Ktoś taki jak ty nigdy mnie nie pokona. Nie bądź taki pewny siebie. No nie, wkurzyłeś mnie, dawać moje grotto, ja mu zaraz pokażę. O nie, Izak ma grotto. Yeah. Co jest? Ała, jak ja mam go zabić? A w tę maszynę jak będę strzelał? To się za wiele nie dzieje. Dobrze, trzeba rozkminić jak platformy działają.
Pani maszyno, proszę... Ała, no chyba cię zasrało na mordę krzywą. Ała. Flash? No coś ty. Ale w jaki sposób działają te platformy, bo ja... O, moment, tu mogę się wstrzymać. Ała. O nie, nie wiem jak on działa, do kurwy. Co się dzieje? Pomocy. Ała. Teraz, no tak, bo teraz jest promień. Ała. Wnerwia w ogóle to klikanie. Ała. No Izak znowu wygrał. Nie może tak być, że Izak znowu wygrał. Jeszcze raz. Ale co za gówniana walka, jak ja mam go przejść, ty? Nie może tak być, że Izak znowu wygrał. Dobra, kupione tatary z sandałowa. Co się odpierdala? Panie Izak, proszę se zdechnąć w pizdu z tobą. Panie Elfie, życzę panu śmierci. Dobrze! No jeszcze raz spróbujemy. No muszę go rozkminić jak on działa. Z tego co zauważyłem, to przez cały czas walki muszę po prostu unikać pocisków. I jakby dopiero w momencie, kiedy wali ten prąd na dole, jestem w stanie się wspiąć do Izaka i zadać mu obrażenia. W innym przypadku nic z tego, w związku z tym ta walka będzie bardzo długa i żmudna. Pierdol się, Cfelu. O nie, i flesza rzuca. Strzelaj się tam przed siebie, ślepoto. Debil. Ała. Ała. Dobrze! Ała! Dobra, Izak zaświrował. Ała! 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 Przestań! Ała! 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 Dobra, pół zdrowia mu skasowałem. No ale muszę drugą rundę przetrwać jego ataków, jeżeli chcę go zabić. W przeciwnym wypadku, no sorry, winę tu, ale nic tu po mnie. Dobra, to jest do ogarnięcia, spokojnie. Nic się nie martwimy. Jest to do zrobienia, Izaku, długo nie pożyjesz, obawiam się. No ty kurwo, kutasie. No to nic nie zrobi. Dobra, teraz się może zesrać na ryj. Tarczę mam. No kurna, tak niewiele brakuje. Ooo. Ała. Ała. Dobra, ześwirował. Co? Ała. No nie, ała. Muszę go zabić. Muszę. Kur... Jest. Izak został pokonany. Niemożliwe. Czy został pokonany, czy nie? Został, czy nie? Został, czy nie? Został, czy nie? Dowiemy się w następnym odcinku, bo teraz tego nie przewinę! Ha, 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 ha! Zostaw łapkę w górę.